nami 12. kolejka pierwszej polskiej ligi futsalu. To oczywiście Grupa Północna. Witamy Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco w to niedzielne popołudnie, gdzie dzisiaj tutaj w Grębocinie w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 4 odbędzie się kolejne spotkanie toruńskiego TAF-u, na które gorąco Państwa zapraszamy. Rywalem podopiecznych i drużyny Michała Suchockiego będzie zespół Futsal Szczecin. Hal pół gości w bramce z numerem 99 Daniel Szklasz, z siódemką Rafał Gnap, numer 10 to Kacper Zieliński, w bramce z numerem 25 Dawid Kraśniewski, z numerem 10 kapitan drużyny Mateusz Kończalski, 15 Kamil Domański. Jest pierwszy gwizdek arbitra tego spotkania. Rozpoczynamy mecz TAF-u Toruń z zespołem Futsal Szczecin. To spotkanie dzisiaj poprowadzą pan Mariusz Chrzanowski, sędzia drugi Arkadiusz Brysiewicz, a Smirnowa jest i portugalski zawodnik grający z numerem 11 Espílio Moises. Bez bramek. Strzał z dystansu Maciej Jankowski. I zobaczymy, co też wymyślą w tej sytuacji gracze Michała Suchockiego. No i teraz doskonałe podanie Małego, jak mówią o nim koledzy w futsalu. No i doskonałe podanie Michała Suchockiego. Jest pierwsza bramka w tym spotkaniu. 9 minuta, 24 sekunda tego spotkania. On nie mógł tej okazji zmarnować. Mateusz Kończalski, gracz z takim doświadczeniem, że zresztą chyba żaden futsalista, którego widzimy dzisiaj tutaj na parkiecie, tej okazji nie mógłby zmarnować. W stolicy zachodniopomorskiego rzut rożny przed momentem dla zespołu gości. Jest okazja, kolejna okazja dla piłkarzy. Traci w trakcie tej zwycięskiej. W tym meczu będą mieli gospodarze tego spotkania. Jakub gry i rzut rożny dla zespołu gospodarzy. I kolejny strzał na bramkę. Także półsetki goli w futsal ekstraklasie, więc jest graczem bardzo groźnym, ale teraz szansa dla toruńskiego TAF-u. Jest druga bramka w tym spotkaniu. Kamil Domański podwyższa wynik tego meczu i daje drugiego gola dla swojego zespołu. Na bramkę Dawida Kraśniewskiego zdecydował się na strzał, ten jednak zablokowany przed... No i zobaczymy, czy padną w tym meczu jeszcze jakieś bramki. Próba grającego z numerem 13 Łukasza Kubickowski, Kończalski, Kamil Domański. I jest kolejna bramka w tym spotkaniu. Maciej Jankowski, asysta na koncie tego zawodnika. Kamil Domański niezwykły marnować takich sytuacji. Uśmiech na twarzach toruńskich zawodników. Daniel Szklasz, golkiper zespołu ze Szczecina, przepuścił tę futbolówkę. W tej sytuacji nie miał problemów ze zdobyciem bramki Kamil Domański. Mamy jednak trafienie graczy ze Szczecina, grający z numerem 9 Karol Ława. Kończalski oraz grający z numerem 29 Maciej Jankowski. To ekipa w bramce grający z numerem 99 Daniel Szklasz. I teraz okazja dla zespołu ze Szczecina, jednak doskonała interwencja szybsza. Ta druga połowa i część tego meczu. O i po raz kolejny Kamil Domański, tym razem po jego strzale piłka trafiła w słupek, złapał się za głowę gracz toruńskiego TAF-u. Jest szansa dla gospodarzy. Maciej Jankowski. Strzelał grający z numerem 9 Karol Ława, Bartosza Sobinka. Występy w ekstraklasowej Pogoni 04 Szczecin. Rozegrał w niej ponad 100 spotkań. Tymczasem spoglądamy na parkiet. Hat-trick Kamila Domańskiego, który po raz kolejny nie zostaje uznana. Muje się w dalszym ciągu dla toruńskiego TAF-u. Maciej Jankowski, indywidualna akcja. Zbudowany, silny i pusta bramka w ekipie
futsalu Szczecin. Jest kolejne trafienie dla gospodarzy w tym meczu. 4-1. Strzał przez niemal całe boisko i Michał Kukowski trafia do bramki. I niecelny strzał za jakiejś kolejnej bramki w tym spotkaniu zawodnicy ze Szczecina. Teraz jest okazja i trafia do bramki TAF-u kapitan drużyny, najskuteczniejszy zawodnik tego zespołu, Łukasz Kubicki. Do końca tego spotkania Kamil Domański strzelał. Później jeszcze zmienił lot tej piłki, zdaje się, gracz. Grający z numerem 97. Kończy się to spotkanie kolejnym triumfem i kolejnym zwycięstwem gospodarzy. Ta zwycięska seria i passa Toruńskiej Akademii Futsalu trwa.